już ja nie będę musiał masować. No fachowo to robi. Fachowo. Oddychanie zrobić. Pod takim dotykiem to ożyje na pewno. Tak jest. Klej się rozrabia, tak? Tak. Psitul to jest pieski tul. Psitul, aha. Aha, dobrze. Poproś, mamusiu, przytul mnie. Możesz sobie to tak mi zimno. Okej, dobra, tylko wszystko głośno. Pamiętaj, że jak ćwiczymy, to wszystko głośno. Dobrze. Bacha, panie Bury strasznie mnie boli. Panie Bury, strasznie mnie boli. Chyba mam złamaną łapę. Chyba mam złamaną łapę. Teraz, Buras, oczywiście chodzi o to, żeby się jej pozbyć, tak? Ja śpię, nie widzisz? Może być bardziej gderliwie jeszcze. Dopiero ci się udało, kurna. Przed chwilą któreś tam się też zawracało w trąbę. Ja śpię, nie widzisz? Ale mnie tak strasznie boli. Ale mnie tak strasznie boli. Niech... A co mnie to obchodzi? Dobra, poczekaj, niech mi pan pomoże jeszcze. Okej. Niech mi pan pomoże. A co mnie to obchodzi? Daję wam żarcie i dach nad głową i jeszcze wam mało. Śpi, widula, nie zawracaj głowy. Ale tak mnie rwie, że nie mogę. Ale mnie tak rwie, że nie mogę. Zamknij gębę, widula! No, wynocha! Okej. Dobra zupka? Tak? Super. Nie wiem, jak się ona zrobiła.
pełna, piękna na całe niebo. A teraz robi nam się podwójna. Z lewej strony lepiej widać tą podwójność. A czegoś takiego też nie widziałem. Tak właśnie powstała rzeka Sapina. U mnie jest drzewo i rzeka Sapina. U mnie jest kwiatek, krzeczek z wisienkami, drzewko i zachód słońca i rzeka. Brawo! Pili trzy wody dlatego, że tą trzecią wykorzystali, żeby sobie rzucać nawzajem. I niespodziewanie za nimi się pojawiła powiększarka do bananów i ten chłopiec rzucił aż tak mocno, że doleciała do powiększarki do bananów i się tu powiększyła ta woda i korciło chłopców, żeby strzelić tą wodę, no i tak powstała właśnie rzeka. Sapina, co tu się dzieje? Nic. Czy ty właśnie sprzedałaś swojemu bratu coś za 3000 monet? Tak, bo potrzebuję pieniędzy na nowe ciuchy. Trochę współczucia dla niego! My głodujemy tutaj! Co z tego, że mamy sklep? Dzień dobry, poproszę chleb! Boże, jaki spany dziadek! No, chlebek świeżutki, tak naprawdę z tygodnia. Proszę, 50 milionów. Tak, taka zniżka, taka. Przy sobie nie mam pieniędzy, ale zaprowadzę cię do mojego domu, gdzie mam mnóstwo. To się opłaca! Idziemy! I Sapina poszła do domu nieznajomego. No dobra, gdzie te monety? Ty chliwa niewdzięczennico! Jak mogłaś! Rzucę na ciebie moje zaklęcie! O nie! Czary mary! Pika, pika! Będziesz lana do czajnika! Sapina zamieniła się w rzekę. Dobra! Razu użyła sobie czarownica Sapina, która se pleniła. I tak naprawdę miała na imię Sabina, ale nikt o tym nie wiedział, bo się pleniła. Miała 22 lata i wszystko było już jej jedno. Pewnego razu król i poddani dowiedzieli się, że jest czarownicą i kazali ją utopić i żeby sama stworzyła sobie rzekę, w którą ją utopią. I jako, że było jej wszystko jedno, to zrobiła tą rzekę i się w niej utopiła. I tak powstała rzeka Sabina. Dobrze, to u mnie rzeka powstała w ten sposób, że pewne leprechauny wyssały z tęczy kolor niebieski i z tego koloru niebieskiego powstała właśnie nasza rzeka. U mnie rzeka po prostu wylała się z jakiejś pradawnej zapomnianej maszyny i cały czas się z niej leje i nikt nie wie, gdzie ta maszyna jest. U mnie dziewczyna, która jest tutaj, po prawej stronie, nazywa się Sapina. Jest to nimfa wodna, która została przeklęta przy rodzeniu się w sposób taki, że gdy jej przyszły mąż, ówczesny, umrze, to wyleje się po prostu, zacznie się lać. No i jak widać, jej mąż umarł w wypadku i rozlała się z niej taka duża rzeka, że wszystkie smutki pomieściła jej. U mnie rzeka Sabina powstała wtedy, kiedy jeszcze żyły dinozaury. Tereny były bagienne, jak widać na moim obrazku. I był taki super dinozaur Franio, który był tak spragniony, że cały teren po prostu wypił. I przez to właśnie wyżłobiło się teren rzeki Sapiny.
A to jest właśnie obok niego taki sympatyczny kolega, który po prostu patrzy się na niego i też chce wypić kolejne rzeki. Dokładnie. A więc u mnie rzeka Sapina powstała poprzez w taki sposób, że dwa misie opowiadały sobie bardzo śmieszne żarty i popłakały się ze śmiechu i ich łzy stworzyły rzekę. No to u mnie rzeka Sapina powstała tak, że po prostu piękna księżniczka spotkała księcia i stwierdziła, że jak zrobisz mi rzekę, to będę twoją żoną. I on był taki, okej! Nie, jeszcze wniotko! Jeszcze wniotko! Bartek, chodź, zasłania światło. No, u mnie to było tak, że była sobie pewna olbrzymka o imieniu Sapina i ona niosła wielkie wiadro, ale ona je przez przypadek upuściła. I to wiadro się wylało i z tej wody powstała właśnie cała rzeka. Tak. Ale tak, w moim przypadku z uwagi na lekki brak czasu wymyśliłam Boga, który jest królikiem i właśnie jego łzy stworzyły całą wodę na świecie, łącznie z rzeką. A ogólnie historia się zaczęła od tego, że daleko na niebie jeden bóg, który się nazywał Ziemchotuwa III, postanowił, że chce sobie zrobić swoją własną rzekę, na której będzie pływać na kanoę. Dlatego poprosił swoją prawą rękę poddanego Staszka, żeby on pomógł, on powiedział jego poddanym, żeby wykonały rzekę. I tak, prawa ręka Staszek nakazał grupie trzeciej, niebieskiej, żeby wykopali rzekę, nalały tam wody, puściły ryby i zbudowali kanoę. A tymczasem on sobie leżał i pił mojito. Nie. I tak powstała rzeka Sapina. Najlepsze miejsce do pływania na kanoę. A pierwszy, kto płynął na kanoę w tej rzece, był Ziemek, który sobie leżał, i Staszek, który wiosłował. A grupa trzecia bez sił już leżała sobie na brzegu i odpoczywała.